Zestrzel je szybko, albo już po nas. No po nas. Szybko, zbierajcie tą fejlowatość. Wasza fejlowatość, Sturm. Dobra. Kurwa mać. Komandorze, nasze ERK porządnie dostają. Jeb musimy się im zapewnić silniejszą eskortę lub postawić obiekty obronne. Śmiałe posunięcie, wasza fejlowatość. Zwarty i gotowy. Trzymam tych marinesów tutaj, no bo się obawiam, że zaraz coś mi tu przyleci do bazy. Przy okazji pasowałoby. Nie wiem co to. O. Serio? Jakoś jak przypadkiem to zauważyłem. I znowu, jak się Sturm spieszy, to się diabeł cieszy. Dobra, ERK na razie starczy. Gdzie to jest? Tu jesteś. Dołożyć komuś? Właśnie, zrobimy sobie te aniołki Hel. O właśnie. No i poszedł. Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Tedrazytu. A, prawże to. Gotowy do plądrowania. No i będziemy mieć jakąś pomoc dla naszych goliacików. Tempo, tempo, tempo! Trzez głowy! Świetnie ci idzie! Tak trzymaj! Dołączmy do bitwy. Oj. Co się dzieje? Rozbudowa ukończona. A, okej. Okay. Wystraszyłeś mnie! Śmiało! To nie. Tak? Lepiej, żebym... Ulepszenie opracowane. Przyjąłem. Właściwie... Czemu by nie zrobić jeszcze jednego, skoro... Mam ulepszać tu jeszcze lotnictwo. Więcej jednostek... Czy robić? Się tylko zastanawiał. Systemy transformacji przygotowane. Oj, 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 oj. Uciekać, uciekać stąd. Dalej, nie przestawaj. Właściwie można jednego RK brać. Żeby on tu siedział po prostu. Tak, po prostu. Wiecie, o co chodzi. Żeby naprawiał tych przy okazji. Bo jeden ERK zajmie się wydobywaniem tego terrazytu. Mamy już ponad połowę wymaganych kanistrów. No nie, rób se jaj. Gotów, prawo. Zwarty i gotowy. Właściwie... To zaznaczę to tak jak koszary. A wy czemu się lenicie? Ty też się lenisz. Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują ołtarz Tedrazytu. No i się zastanawiam, czy lecieć. Systemy transformacji. Dołączmy do... Kupa roboty, co? Dawaj, dołączmy do... Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Gotów, mam. Stworzony. No właśnie. No dalej. Ulepszenie opracowane. Przydałaby się nam pomoc. Co wy tam robicie? Przy okazji czołgi oblężnicze. Właściwie to wszystko Sturmie by tu pasowało. Jakoś to wyszło.
Co mnie to atakuje? Gotów na wojnę. Uciekaj, uciekaj! Chodzi po prostu o to. Żeby ten gość, czyli Protoss, czego nie wziął. No i co tak długo? Pokaż na co cię stać! Dobra, mamy czołgusy, które będą tutaj naszym dobrym przedsięwzięciem. Okej. Uwaga! Gdzie? Dobra, to już olejemy. Bo tak to nigdy tego nie zdążę. Właściwie, czemu ten... Aha! Bo tutaj zapieczętowali ten terrazy, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Nie, raz, dwa, trzy. O, no właśnie. Tak to zrobimy. Dobra, goliaciki moje piękne, chodźcie tu. Gotów na wojnę? Gotowy do akcji! Wiem, że sobie jako tak poradzicie. Kanał otwarty. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Złe wieści? W drodze? Co ty robisz? Do naprawy. No i zablokowali. Ale w sumie zbieram już piątego. To jeszcze się zajmę tymi dwoma. Chyba, że ten wezmę. Ale coś mi nie wygląda za ciekawie. Nie mam też... Proszę o wsparcie. Co? Nie mam też tutaj lotniska zrobionego, bo liczę na to, że aniołki Hel sobie poradzą. Nikt nie żyje wiecznie. Nie wiem, mogłem te czołgi wziąć, ale jakoś nie chce mi się. Coś musi tu bronić przecież. Ulepszenie opracowane. O! Do ataku! No i dobra. Jakoś się wybroniłem. Co ty robisz? Pyk i pyk. Gdzie mamy? Tu jeden sobie stoi. No to jazda. Niedobrze. Uwaga! Taldarimowie zapieczętowują. Serio? Albo tutaj leć, tu. Gotów na wojnę? Co się dzieje? Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Właściwie nie. Skoro mam tylko dwa zdobyć. O nie, bo i tak tu muszę iść. Dołączmy do bitwy. Łączę aktywne. Oj, sprowokowałem działania. No wy se chyba jaj robicie. Cholerni Taldarimowie. Każdy zamknięty ołtarz oddala nas od celu. Musisz posłać chłopaków i ich powstrzymać. Trzeba czołgi wziąć. Gotów na wojnę? Super, dawaj, bo dawaj, widzę, że nie mam robotników. To twoja forsa, śmiało! Złe... Bardzo superancko. Za mało, bez panu. No nie róbcież se jaj. Za mało, szybciej. Za mało, bez panu. Za mało, bez panu. Tu mam, to już jest priorytet. Te dwa muszą zostać, resztę mogą sobie zablokować. Właściwie tu już jest... Jeszcze cztery są wolne w sumie. Pokaż na co ci... No dawaj! Coś trzeba robić. No właściwie. Co jest naszym celem? Pole minerałów wyczerpane. Goria aktywny. Goria aktywny. Okej. Uwaga! O,
Teraz już trzeba działać. Co my tu mamy? Gotowy do akcji. Ulepszenie opracowane. Pole minerałów. I jazda. Wow. Wow. Teraz to już jest hardcore. Minerałów mam mało, brakują mi. Nie, już z ulepszeń to nici. Wow. RK mi nawet rozwaliło. Jednego czołga też mi rozwaliło. W sumie to wystarczy. O właśnie. Przetrwać to. Coś tu jeszcze jest. Dobra. Gotów na wojnę? No dawaj! Systemy transformacji. Gdzie ty lecisz? Tędy. Żeby się nie okazało, że coś mi tu wleci. Dobra, w sumie to już tyle. Było trochę failowato, ale się udało. Nie rób se jaj. Co? No, już myślałem. To już ostatni kanister. Chyba nadużyliśmy już czyjejś gościnności, chłopaki. O, to tak, od niechcenia zrobiłem. Mogłem sobie czołgi wziąć, ale oczywiście... O, wykonaj wszystkie zadania w misji. O, okej, żadnych osiągnięć? Nigdy nie było i nigdy nie będzie chyba w tej misji. To znaczy, że będę musiał się bardziej starać nad tą misją, żeby w ogóle coś zdobyć. Ale mi się nie chce. Więc, tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli będzie szansa coś zdobyć, to zdobędę, jeżeli nie, to nie. To jest po prostu gra na luzie. Aczkolwiek jest to trudny poziom, więc nie wiem, czy na luzie. Komandorze, właśnie odebrałem zakodowaną transmisję z nieznanego źródła. Według informacji w niej zawartych, Tosh był częścią tajnej operacji projektu Ostrze Cienia. Używali Jorium i Terazytu do polepszenia mocy duchów. To prawda. Nazywają nas widmami. Nową generacją duchów. Kiedy niby zamierzałeś mi o tym powiedzieć? Każdy ma swojego trupa w szafie, panie Reynor. Nie oznacza to jednak, że jestem zagrożeniem. Kto wie, ale ktoś, kto wysłał tę wiadomość, może nam zagrażać. Matt, da się sprawdzić transmisję? Nie, komandorze, ale kończy się na niedługo się odezwę. To Mengsk próbuje zwrócić nas przeciwko sobie. Nie pozwól mu na to. Potem do tego wrócimy. Najpierw dowiem się, kto nadał ten sygnał. Tosh, będę cię bardzo uważnie obserwował. Możesz próbować. Proszę, obserwuj mnie. Ja jestem niewinny. Wiadomości. Powtarzam, liczba ofiar sięga kilku tysięcy. Należąca do dominium fabryka broni eksplodowała kilka godzin temu. Wybuch wywołał reakcję łańcuchową, w wyniku której zniszczenie kilka okolicznych osiedli mieszkaniowych. Żyli tam robotnicy. Siły bezpieczeństwa Dominium twierdzą, że zdarzenie to było zamachem terrorystycznym, za którym stoi osławiony Jim Raynor. Ale z naszych informacji wynika, że do fabryki przekradł się oddział dysponujący zaawansowanymi technologiami maskującymi. To pytanie nasuwa się samo. Czy możliwe, że część oddziału duchów zdezerterowała i obróciła się przeciwko swojemu dowództwu? Dla UNN z Nefor 2, jednego z centralnych światów, mówiła Kate Lockwell. Tosh, czy masz z tym coś wspólnego? Ciągle mi nie ufasz, bracie. Dopóki się nie zdecydujesz, nie mamy o czym rozmawiać. No.
Ten toż to wariat, Jimmy. Przez cały czas ma mrocze i bawi się tymi swoimi cholernymi laleczkami. Cóż, potrzebny mi ktoś, kto zrównoważy twoje wysublimowanie i dobre maniery. Facet ma krzywo pod kopułą, bracie. Rozumiem stare, dobre wariactwo, ale on... Coś mu się zacięło tam, w środku. Okej, czy mam coś nowego? Chyba Goliaty. Za odpowiednią cenę. Tak. Znaczy, ja będę brał Goliaty? Teraz nie, ale później się jeszcze zastanowię. Tutaj nic nie ma. Oczywiście kryształ jest, ale ja to zrobię w następnej sesji. I raczej to będzie zjazd failów, bo nie przeszedłem tego nigdy z tym kryształem. Wikingi zrobione, czołgi. Właśnie, czołgi obrężenia zadają 40 punktów obrażeń głównemu celowi. Obrażenia obszarowe zostają bez zmian. Działo burzące zadaje sojuszniczym jednostkom się... Aha! No właśnie. Ale to jest drogie. ERK mogę ulepszyć. Przy wznoszeniu jednej struktury może pracować wiele ERK, znacznie skraca ich to czas budowy. Dokonuje napraw dwukrotnie szybciej. Mogliście chociaż pask życia pokazać. Ciekawe. Jednak ja bym wolał najpierw czołgi zrobić. No właśnie, od razu możemy też tutaj dać im. I co nas czeka w następnej misji? Horner? Coś rozumiesz z tej zakodowanej wiadomości? Naprawdę nie wiem, komandorze. Jeśli toż faktycznie jest jednym z widm, to oczywiste, że Mengsk chciałby was skłócić. Ale toż nie mówi nam wszystkiego. Jeśli mamy wygrać tę rewolucję... Wiem. Musimy być pewni naszych sojuszników. Okej. Co mamy? Tylko Tarsonis. Otrzymaliśmy raport o nowych operacjach wydobywczych Dominium na Tarsonis. Używają sporej liczby pociągów towarowych przy minimalnej obstawie. Gdybyśmy przechwycili pociągi i przejęli ładunek przed opuszczeniem planety, moglibyśmy nieźle zarobić. Okej. I ta jednostka nie jest w nie potyczkach. Myślałem, kiedykolwiek wrócimy na to cmentarzysko. Co mamy? O, jakieś cinki. Przepraszam. Dominium przywróciło zasilanie starej sieci kolejowej. Korzystają z pociągów, by przetransportować materiały do centralnej przetwórni. Nasi informatorzy twierdzą, że Dominium odnalazło coś wyjątkowo cennego i że dziś przewiozą to do przetwórni. Ten towar znajduje się w jednym z tych pociągów. Niestety wszystkie mają osłony przed skanowaniem i nie wiemy, w którym jest towar. Musimy zaatakować jak najwięcej z nich i liczyć na to, że trafimy na właściwy. Liczyć, że trafimy na właściwy? To nie brzmi jak zwykły plan Matta Hornera. Jeśli ma pan lepszy plan, komandorze, to zamieniam się w słuch. W porządku, Matt. Przekonałeś mnie. No dobra, bierzmy się za okradanie pociągów. Staremu tykusowi bardzo się to spodoba. Bardzo mu się to spodoba, ale jeszcze bardziej spodoba mi się inna misja, która będzie kilka odcinków dalej. A jaka to będzie, to zobaczycie kiedyś. Na razie misja się wczytuje. I tej misji chyba też nie lubię. Chyba? Sturmie, jak to chyba? Tak albo nie. O, nie tu. Komandorze,
Okazało się, że na wzgórzach znajduje się kilka pojazdów Konfederacji, których Dominium jeszcze nie zagarnęło. No właśnie. Przechodniki. Nie sądziłem, że wyjdą poza fazę prototypową. Tymi działami kinetycznymi mogą z łatwością zatrzymać pociągi, jak na filmach. Wgram ich schematy do naszej sieci fabrycznej. Mogą tam być jeszcze inne pojazdy, które możemy zarekwirować, komandorze. Powinniśmy o tym pamiętać. Się tylko obawiam, żeby tutaj Dominium nie leciało. Nigdzie. Sprytne. Wow, czemu to tak? Cała przyjemność po mojej stronie. Czekam. Powoli leci. ERK gotowy. Tylko, że no właśnie, ten pojazd, nie pamiętam, bardziej... Co? Był nastawiony. Zwycięstwo jest nasze. Na budynki. I raczej taką broń... W drodze. Pancerną. To mi się podoba. Wow, tutaj mamy kolejną rzecz. Wydasz jakiś rozkaz? Zergowską. Więc zaraz to zrobimy. Dobra, spam. Ja to dałem na S skrót, bo mi się kojarzy ze spamem. A spam się kojarzy... W gotowości. Czekałem na ciebie. Z multum jednostek. Tutaj chyba są szczątki czołgu. Co trzeba ubić? Chyba. Dobra, mamy... Dwie rzeczy złapane. Coś ci chodzi po głowie? Coś tu jeszcze jest. Czekam. Jaki w gotowości? No dalej. Na razie sobie tak polatam, bo nic się jeszcze nie dzieje. ERK gotowy. Wystraszyłeś mnie. Zabierz mnie to. Wow. Pociąg przejeżdża przez... Serio? ...północnym zachodzie. A czy dołożyć komuś? ERK gotowy. Potrzebne dodatkowe... I czemu to jest tak... Ruszaj się. ...na środku zrobione? Kupa roboty, co? Lepiej, żebym tego nie żałował. Potrzebne dodatkowe magazyny. Nie denerwuj mnie. Coś ci chodzi po głowie? Dobra, pojazdy i piechota leci, bo on jest jeszcze nieuzbrojony. Jaki? Czekałem na ciebie. Chociaż tyle, że... Nie taranuję tego. Nie rób se jaj, mówię ci poważnie. ERK gotowy. Robi się. Dołożyć komu? To jest jeszcze nieźle. Jakby tutaj już było, to by było konkretnie. W drodze. Znakomita robota, komandorze. Przewożone w pociągach materiały możemy wykorzystać do budowy kolejnych jednostek. To oczywiste, że nie znajdziemy tu wielu pól minerałów, więc postarajmy się wyciągnąć jak najwięcej z pociągów. Tylko, że oni tutaj jeszcze bazę mi zaatakują. To już nie będzie takie sympatyczne. Wydasz jakiś rozkaz?